Cześć, z tej strony Monika. Wydawnictwo Galakta od jakiegoś czasu pracowało nad swoją autorską grą, czyli Ślimaki, której autorem jest Damian Stankowski. Zgodnie z plotkami, gra miała nawiązywać do legendarnych Wormsów, czyli gry popularnej w latach 90. na PC-tach. Ja osobiście nie poznałam tej gry, dlatego nie spodziewajcie się w tym materiale żadnych porównań. Do recenzji podeszłam jak do zupełnie nieznanego mi wcześniej tytułu. Zapraszam do oglądania. Za górami, za lasami, na błękitnych wodach spokojnego morza była piękna wyspa. Złocisty piasek mienił się w słońcu. Na łąkach kołysała trawa, a góry dumnie wznosiły się ku chmurom. Ale w pewien dzień wszystko się zmieniło. Na wyspie pojawiły się pancerne, szalone ślimaki, których jedynym celem była eksterminacja innych gatunków. Nawet kosztem pięknej wyspy. Wyposażone w dynamit, łuki, karabiny, ślimaki toczyły walkę do momentu, gdy na wyspie pozostał tylko jeden gatunek ślimaków. Tak oto rozpoczyna się Wasza przygoda. W ramach przygotowania rozgrywki wybierzcie stronę planszy. Z jednej strony macie wskazówki, jak zbudować wyspę. Na drugiej możecie popuścić wodze fantazji i dowolnie ją przygotować. Obojętnie, którą stronę wybierzecie, po lewej stronie macie tor skażenia wody. Jest to informacja, ile obrażeń dostanie ślimak, który z różnych przyczyn na koniec tury znajdzie się w wodzie. Przygotowanie gracza jest bardzo szybkie. Bierzecie planszę w wybranym kolorze. Następnie bierzecie podstawowy zestaw kart akcji. Podstawki w swoim kolorze umieszczacie w pobliżu. Każdy z graczy dostaje 3 jednakowe podstawowe jednostki. Teraz pora na porcję asymetrii. Losujecie przywódców swoich armii, a ich kafelek wkładacie tutaj. Do Waszych jednostek dołącza przywódca. Dobieracie znaczniki życia Waszych jednostek. Dobieracie kartę frakcji. Przygotowujecie stos kafelków deklaracji ze wszystkimi jednostkami. Znaczniki życia wszystkich naszych ślimaków kładziemy na polu z 30 punktami. Wszystkie jednostki umieszczamy w naszych podstawkach. Teraz wszystkie nasze jednostki kolejno będziemy układać na wyspie. Robimy to zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością, od pierwszego gracza. Po jednej, dowolnej jednostce. Ważna przy tym zasada. Na obszarze gór może znajdować się tylko jeden dowolny ślimak u każdego gracza. Przy planszy głównej układamy potasowane karty akcji. Znajdziecie tam dwa rodzaje kart. Czerwone, które są atakiem, i fioletowe ze specjalnymi akcjami. Również w pobliżu planszy tworzymy pulę żetonów. Z uszkodzeniem terenu, dynamitem, ogniem oraz minami. No i jesteście gotowi na rozgrywkę. Gra trwa 6 rund, które są odmierzane takim licznikiem. Każda runda podzielona jest na 4 fazy. Faza pierwsza – dobieranie. Tu po prostu każdy gracz dobiera po jednej karcie stali arsenału. Faza druga to planowanie. To bardzo istotna faza, w której będziemy układać plan działania, czyli obserwując sytuację na planszy, zaplanujemy, którym ślimakiem i jakie akcje będziemy wykonywać. No i po kolei. W fazie planowania wybieramy ślimaka, którym będziemy wykonywać akcje i jego znacznik umieszczamy na tym polu. Wybieramy również drugiego ślimaka, który ewentualnie da mu wsparcie. Następnie wybieramy spośród wszystkich kart na ręce, te, które zagramy. Pamiętajcie tutaj o zasadach dotyczących poruszania się po terenie oraz bierzcie pod uwagę, że akcje będziemy wykonywać naprzemiennie, a inni gracze też mają ten sam cel, czyli nas wyeliminować. Przechodzimy teraz do trzeciej, najdłuższej i najbardziej emocjonującej fazy, czyli fazy akcji. To właśnie teraz Wasze ślimaki przejdą do natarcia. Przygotujcie więc swoje bazuki, postawcie miny i walcie młotami. Oczywiście
unikając tego samego ze strony przeciwników. A oto, jak może przebiegać runda z punktu widzenia jednego gracza. A więc po kolei, od lewej do prawej, odsłaniacie po jednej karcie i wprowadzacie jej efekty. Jeżeli jest to atak, który jest rozstrzygany kostkami, wykonujecie rzut i sprawdzacie, co się wydarzyło. Pamiętajcie, że może być tak, że to, co zaplanowaliście, nie dojdzie do skutku, bo być może wasz potencjalny cel zdąży uciec lub wasz aktywny ślimak został wcześniej wyeliminowany przez innego gracza lub po prostu źle coś zaplanowaliście. No i uważajcie na uszkodzenie terenów. Kafelki gór i łąk mogą kryć pod sobą różne pułapki. Gra kończy się na dwa sposoby. Po pierwsze, do momentu, kiedy na planszy zostanie tylko jeden rodzaj ślimaków, czyli jednego gracza, lub kiedy dotrwacie do szóstej rundy. Wtedy liczycie, kto ma więcej jednostek na planszy. Przejdę teraz do podsumowania i zacznę od wykonania. Jeśli chodzi o plansze, kafelki terenu i różne znaczniki, są one wykonane z grubej, bardzo dobrej jakościowo tektury. Dodatkowo ma ona naprawdę świetny, żywy, kontrastowy nadruk, co daje świetną prezencję wszystkich tych elementów na stole. Mam jednak jeden problem. Problem z samymi ślimakami, ponieważ zawarto na nich naprawdę bardzo dużo szczegółów, które niestety wpłynęły na czytelność poszczególnych postaci. Chwilę nam zajmowało, zanim zlokalizowaliśmy właściwego ślimaka zarówno na planszy, jak i na torze obrażeń w chwili, kiedy musieliśmy przesunąć jego znacznik w kierunku utraty życia. To jest jedna rzecz. A wracając właśnie do tego toru obrażeń, tu jest kolejna rzecz, którą po prostu nie rozumiem. Dlaczego tam licznik życia skacze o 5, a nie ma tam 1, 2, 3, 4, 5, 6? Naprawdę nie wiem. Dużo łatwiej wydaje mi się byłoby jednak operować tymi mniejszymi liczbami. Bardzo mi się podoba wprowadzona tutaj asymetria, która jest naprawdę interesująca i ciekawa, jeśli chodzi o każdego tutaj ślimaka. No i dodatkowy plus za karty frakcji, które będziemy mogli wykorzystać w trakcie gry 3 razy po śmierci jednej z naszych jednostek. No i wracając do kart, no to tutaj ogromny plus. Świetna sprawa, jeśli chodzi o kartę arsenału. Tutaj twórcy gry popuścili wodze fantazji i w tym arsenale mamy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które będziemy mogli wykorzystywać w trakcie gry na innych graczy. No i powiem wam, że za każdym razem, w chwili kiedy miałam dociągnąć kartę, byłam bardzo podekscytowana i ciekawa, co się na niej znajdzie. Czy będzie to karta akcji, która da mi jakiś atak, czy też karta, która da mi jakąś pasywkę lub jakąś dodatkową zdolność, a może nawet leczenie. Bardzo mi się podoba również rozwiązanie, że niektóre karty ataku rozpatrujemy za pomocą albo jednej, albo dwóch kości. Tutaj rzeczywiście emocje sięgały zenitu, ponieważ bardzo się cieszyłam w chwili, kiedy udało mi się rzucić i naprawdę uszkodzić mojego przeciwnika, ale równie wiele radości sprawiło mi chwili, kiedy rzut mojego przeciwnika był nieudany. Czyli te wszystkie emocje, ta losowość, która jest tutaj, jest naprawdę bardzo emocjonująca i moim zdaniem zasługuje na ogromny plus. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to z przyjemnością wam powiem, że gra naprawdę dobrze działa na dwie osoby. Oczywiście, że tego typu gry najlepiej się sprawdzają w chwili, kiedy nasza gromadka jest większa, ale nadal w przypadku rozgrywki dwuosobowej gra dawała satysfakcję i wiele frajdy, co nie zawsze się sprawdza, jeśli chodzi o ten rodzaj gier. Ślimaki to czysta, piękna nawalanka, w której po prostu lejemy się po mordkach. Ale oprócz tego mamy tutaj naprawdę dużo możliwości, jeśli chodzi o strategię, planowanie i przewidywanie ruchów naszych przeciwników.
ponieważ bardzo często się tu zdarzy, że mamy naprawdę świetną, wypasioną broń. Ale uwaga! W chwili, kiedy odpalamy kartę, czyli próbujemy aktywować jej efekt, okazuje się, że cel, do którego chcieliśmy wymierzyć, zniknął nam z zasięgu. W tym momencie też musimy pamiętać, że wszystkie karty zagrane w danej rundzie, niezależnie czy zostaną odpalone, czy efekt będzie aktywowany, po prostu nam spadają. Czyli, tak jak mówiłam, co z tego, że mamy wypasioną broń, skoro możemy jej w ogóle nie użyć. Dlatego uważam, że jest to naprawdę świetny tytuł, który oprócz tego, że ma bardzo dużo takiej losowości, ale ma przeogromną dozę strategii i właśnie planowania, bo musimy przewidywać, co będą wykonywali nasi przeciwnicy i oczywiście robić takie ruchy, których oni nie przewidzą, żebyśmy ocaleli. Gorąco Was również zachęcam do zakupu mini dodatku, czyli zrzutu zaopatrzenia, w którym znajdziecie dodatkowe 14 kart, które dodacie do talii arsenału. Są tu naprawdę bardzo kreatywne bronie i bardzo kreatywne nowe umiejętności, które będziecie mogli wykorzystać w trakcie gry. Na koniec dam Wam taki mały protip. Nie wyrzucajcie tektury po wypchnięciu wszystkich elementów. Włóżcie ją pod spód, pod wypraskę, ponieważ podniesiecie właśnie całość do góry i w chwili, kiedy zamkniecie pudełko, spokojnie ustabilizujecie całą zawartość, więc nawet będziecie mogli przechowywać pudełko w pionie i nic tam się nie ruszy. Uwierzcie mi, sprawdziłam. Podsumowując, jeżeli lubicie ciekawe gry pełne negatywnej interakcji, pełne strategii i zwrotów akcji, gdzie każda rozgrywka jest inna i gdzie dodatkowo gra na stole pieści Wasze zmysły estetyki, to zdecydowanie Ślimaki spełnią Wasze wszystkie oczekiwania. Ja osobiście tym tytułem jestem mega oczarowana i bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymisy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.